Teraz naprawianie samochodu nawet już tak nie boli, nawet jak mamy za $500 i w końcu można naprawdę fajnie zarabiać z samych transportów. Dlatego właśnie nie boli naprawianie za $500. Jeżdżę sobie tym pick-upem i powiem wam, zajebista sprawa. Nie mam zamiaru nawet dokupować sobie do niego przyczepy jakieś dodatkowe, żeby wziąć więcej ładunku. Od ostatniego odcinka dużo sobie najeździłem i muszę wam powiedzieć, że świetnie mi się transportuje te ładunki. Kilka razy trafiłem ładunki naprawdę zajebiście drogie i pojawiają się one losowo, czyli raz sobie robisz ładunek o jakiś tam za 400, a raz sobie trafisz taki za 4000. Mało tego, właśnie odblokowałem sobie tak zwany milestone, czyli kamień milowy. To jest nic innego jak taki kolejny etap i zdobywaniu doświadczenia i tak dalej, ale od ostatniego update'u w BeamNG za te kamienie milowe dostajemy kasę i chyba expa. Widzę, że też tutaj mamy. Okej, okay, to wszystko możemy sobie odbierać. Zobacz, dostałem BeamNG XP plus 30, kasa 750 i patrz, ile mogę tego teraz odebrać. Cyk, 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 cyk. Zobacz, ile kasy leci. 52 tysiące mam. Specjalnie tego nie odbierałem sobie wcześniej, tylko razem z wami chciałem sobie to poodbierać, bo to jest mega satysfakcja. Nie za wszystkie te kamienie milowe dostajemy dużo kasy. O, tu jeszcze coś jest, patrz, wszystkie. Wow. Czekaj, ile tu dostaję? 200, 200, 300. O kurde, tutaj jeszcze możemy dużo podbierać i experience też dostaje. To jest takie experience całkowite, a nie na konkretną klasę. O kurde, 59, 60 tysięcy, wow. Dobra, i chyba nic więcej już nie mogę odebrać. Mam 60 tysięcy, wow. Ty, za to chyba możemy kupić sobie jakąś ciężarówkę i robić naprawdę jakieś zajebiste ładunki, aż sobie zobaczę. Kurde, zahaczyłem się o kosz na śmieci, o, okej. Okay. Wilcos. No i ogarnijmy. Miałem robić driftowóz, ale driftowóz zrobimy sobie, jak już będę naprawdę turbo bogaty. O, jaki fajny pick-upik się pojawił. Ale z manualem. Tak do codziennych transportów to dobrze jednak mieć ten automat i zapomnieć o tych biegach, naprawdę. Patrz, stać mnie. Ty, ten kosztuje tylko 10 tysięcy? Ja, ale no dobra, dużo nalotu ma, 213 tysięcy. Tutaj chyba nie... Co? A, dobra, myślałem, że to rocznik jest. Tu jest rocznik, a tu jest waga. Okej, okay. No to... Wiesz co, jak nie znajdę nic ciekawego, to sobie kupię chyba tego dziada, tak o do zabawy. Może jego zrobię na driftowu, zobaczę. Chodźmy zobaczyć ciężarówki. Jest, tutaj mamy tanker, 19 tysięcy. Fajnie w końcu widzieć w ogóle większość tych samochodów, jak mamy tutaj cenę nie na czerwono. I mamy manualną jakąś ciężarówkę z 72 roku. Stać mi nawet na jakąś naczepę, właśnie, bo ja bym chciał teraz samą nawet ciężarówkę, żeby te droższe naczepy transportować. Tutaj kolejna ciężarówka za 27. Tutaj znowu ciężarówka, znowu manualna, ale już cena zbliża się do mojego limitu wielkimi krokami. Zastanawiam się, co moglibyśmy transportować takim pojazdem. Cały czas manual, ale tu już mamy napęd na 4 koła. Tu mamy też napęd na 4 koła, okej. Okay. Ile to waży? Tu jest waga, 8000 kg, czyli 8 ton. Ej, ten Charger ma napęd na wszystkie koła. To nie jest tył napęd, ale chyba będziemy mogli sobie... O, muszę wziąć Take Taxi. Moim zdaniem to jest okazja. Tylko że napęd na wszystkie koła średnio mi pasuje. Może byśmy musieli to przebudować. Ale 10 tysięcy dolków to jest naprawdę niedużo jak na taką furę. Dobra, weźmy sobie taksówkę. Tak. O, czekaj, patrz. On nie sto... To nie jest w żadnym tym. Gdzie ja jestem? Ja myślałem, że to będzie, wiesz, w jakimś salonie. Purchase info. 11 tysięcy łącznie. Moim zdaniem to jest okazja. Czekaj, test drive, zobaczmy. Mamy, okej. Okay. Więc tak, mamy... Fajnie, że można przetestować, co? Jest kozak! 11 tysięcy? To naprawdę bardzo fajnie, moim zdaniem. Jedziemy.
Czy możemy sobie wyłączyć ten napęd? To jest chyba stały napęd na wszystkie koła. Ale mamy 3,5-litrowy silnik, czyli to będzie V6. Tak, nawet brzmi jak V6. Nie mogę kamery zmienić w tym trybie testowej jazdy. To ja wiem, dlaczego on taki tani jest. Myślałem, że tu będzie V8, no i w takim samochodzie to raczej wolałbym mieć napęd na tył bardziej. Bo tak to mi ten samochód no nie siedzi. Wolałbym chyba włożyć więcej hajsu w moją Silvię na tuning czy coś, niż ten samochód, jak myślicie? Brać go? Wyłączmy ESC na chwilę. Da się to wyłączyć? Nie da się w tym trybie testowym. Nie chcę tego. I tak sobie z zewnątrz wygląda. No fajnie, nie, ale ten model wolałbym mieć z napędem na tył i z V8. To jest taki po prostu do jazdy chyba bardziej. Może trochę szybszej, ale tak bardziej na wprost, a nie bokiem, no nie? A on by pasował tak, żeby trochę bokiem pośmigać. Duża moc. Nie pasuje mi ta konfiguracja, a przebudowa jego będzie bardzo dużo kosztować. Gdzieś koło 20 tysięcy minimum. O, ale mi się fajna dostawa trafiła. Ładujemy to. 266 kg to jest bardzo dużo. Najlepsze jest to, że jak sobie tyle załadujesz, to od razu czujesz to na swoim pojeździe. Musimy sobie przełączyć do tego napęd na low 4, czyli na niskie biegi z napędem na 4 koła. I jeszcze tutaj zajedziemy sobie do tego miejsca, bo stąd czasami też się te przesyłki droższe trafiają. I nie ma nic takiego raczej droższego. Czekaj, bo to wystarczy tylko wycofać i będziemy mieli dostawę, więc zróbmy. Dziwne, że sami tego nie przenieśli po prostu, ale nie będę tam się pytał co i jak. Po prostu przewiozę sobie to tutaj. Nie jest droga dostawa. Tak, 28 baksów. Będzie na mandat akurat. Mandaty najniższe dostaje 32 dolki. I chyba nawet opłaca się je dostawać na obecną chwilę, zwłaszcza jak muszę coś na czas dostarczyć. Bardzo fajną funkcją jest też tempomat. Nie wiem, czy używacie sobie. Jeszcze sobie zobaczę tylko, gdzie mam pojechać dokładnie. Jedziemy sobie tutaj. Czy pojedziemy skrótem? Teoretycznie można wyjechać sobie tu na tor tym skrótem jakoś, nie? Zobaczmy. Teraz te dostawy są naprawdę mega satysfakcjonujące. Można sobie dużo kasy dozbierać. No i przy okazji mamy jeszcze boost hajsu i expa za te kamienie milowe. Jestem strasznie zadowolony z tego wszystkiego, bo zajebiście dużo jeździłem w poprzedniej wersji gry i to co tutaj dodali, to jest naprawdę zawartość taka over the top, że faktycznie umila ci to grę, ale z drugiej strony też pododawali te mandaty i to wszystko, nie? Więc możesz też wtopić nieźle. Jak jedziemy z takim super ciężkim, no to jeszcze nie jest takie ciężkie, bo jeszcze możemy załadować sobie do pełna, czyli jeszcze jakieś tam 120 kg mogę wrzucić. Plus jeszcze możemy wziąć przyczepkę, która waży na przykład 1,5 tony, niecałe tam 1400 kg, nie? I jak mamy sobie taki ładunek, to ten samochód już trudno się prowadzi. On dalej dobrze przyspiesza, bo sobie go zboostowałem. To znaczy dodałem sprężarkę, kompresor konkretnie. Dzięki temu on ma tej mocy dużo, ale przy takim mocnym obciążeniu przydałyby się moim zdaniem już trochę lepsze hamulce, bo te, które mam, już są takie, no czasami nie dają rady, ale to musimy naprawdę fest się załadować, żeby był jakiś problem. Zobacz, jak on teraz pod górkę rusza. Nie. No ten kompresor daje bardzo dużo, ale spalanie też wzrosło. Odczuwam to. Jeździłem przed nagraniem tego odcinka gdzieś koło 1,5 godzinki. I stary, no zażarło tego paliwa. Tu wcale się nie robi jakichś dużych dystansów. Plus jeszcze robiłem sporo dostaw samych pojazdów, bo też to czasami daje całkiem niezłe hajsy. I no trzeba przyznać, że jest. I 1000, no to jest wow. I mam już drugi poziom, wbiłem sobie drugi poziom tego robotnika,
więc mam dostęp do kolejnych ciekawych transportów i samochodów. Prawdopodobnie powinny mi się odblokować te droższe pojazdy i przyczepy zwłaszcza. Mamy 2100 kg, ale to jest naczepa. I zobaczcie sobie, różnica w cenie nie jest jakaś potężna. Tutaj mamy 800 kg i to już jest przyczepa, którą mogę dostarczyć sobie. I czasami te przyczepy nawet możemy sobie dostarczyć za te 400 dolków. To zależy, gdzie tam jedziemy, jaką odległość mamy do pokonania. Moim zdaniem aż tak bardzo ciągnik siodłowy się nie opłaca, żeby go kupić, no bo musimy wydać dużo kasy. No w sumie pick-up też kosztuje swoje, jakby nie patrzeć, nie? Ale wiesz, musisz wydać dużo kasy, no i potem się okazuje, że możesz zrobić sobie takie transporty, które cenowo były zbliżone do pick-upa. Ciekawy jestem, jak sytuacja się zmienia wtedy, kiedy mamy już swoją naczepę. Wydaje mi się, że na ten moment jeszcze niewiele się zmieni, bo dalej byśmy musieli zajeżdżać do jakichś takich miejsc jak tutaj. No i nie wyobrażam sobie manewrować ciężarówką w takim miejscu, o. I co, dużo tych transportów zabierać? Nie wiem, czy jakieś super ciężkie mógłbym robić, albo coś takiego. Do transportu ciężarowych i takich większych pojazdów ciągle potrzebuję co najmniej trzeciego poziomu, a powiem wam, że naprawdę poziomy wbija się tutaj długo. To jest fajne akurat. A jeszcze zobaczę, co tutaj jest i pojedziemy sobie na zupełnie nową bazę. Tu nic nie ma ciekawego, a pojazdy? O, tu mi się odblokowały chyba nowe, bo tu nigdy nie mogłem stąd zabierać. Ale dalej jakieś takie dziadostwo do dostawy. Stąd można zabrać naprawdę fajne paczki. Miałem tam co prawda do tej pory tylko dwa ładunki dostępne. Ale jeden z tych dwóch był drogi, tam koło 1000 chyba 100 dolków. I były tylko dwa, nie? I drugiego nie mogłem wziąć, bo był za wysoki poziom. I tak się właśnie zastanawiam, czy tam zawsze będzie tyle hajsu można sobie brać? Zobaczcie, w dolnym lewym rogu ekranu mam pokazane, jak naciskam konkretne, wiesz, pedały, nie? Czyli mamy cyk, parking brake, tutaj widzicie cyk, nie? I teraz jak załączam sobie tempomat, na przykład teraz jedziemy 40 km na godzinę, to samochód sam dodaje sobie gazu, wiadomo, tak działa tempomat, nie? Ale fajnie to widać właśnie na tym wykresie gazu, ile tam dodaje faktycznie tego gazu samochód. Teraz na przykład jedziemy z górki, to nic nie dodaje. O, dawaj, do Kanalixa sobie zjedziemy, to powinno być szybciej. O. Nie jechałem tu jeszcze w karierze, ale to jest chyba taka normalna droga, tylko że na skróty. I tu włączmy sobie tempomat. Mamy 75 km na godzinę ustawione i widzicie, że w 20% dodaje nam gazu tempomat automatycznie, nie? To jest naprawdę wspaniałe. Oh yeah. Okej, no i jesteśmy w tej bazie i zobaczcie, tu są takie podjazdy typowo jak dla ciężarówek, nie? Ale na razie możemy tylko z tego miejsca zabierać sobie ładunki, więc nie wiem właśnie, czy na ten moment warto... O, zobaczcie, mam tylko dwa ładunki, nie? Nie wiem, czy na ten moment opłaca się kupować ciągnik siodłowy. Patrz, mam dwa ładunki za 1200, to są duże. I wziąłem 227 kg. I teraz ta ciężarówka, ten mój pojazd ma naprawdę ciężko i tego nie czuć jak się jedzie do przodu, bo ma dużo mocy, chyba. Takie przynajmniej sprawia wrażenie. Musimy do rafinerii jechać, tak? GPS powinien mnie chyba automatycznie tam poprowadzić. Tyk. I teraz też może jakoś szybciej dojedziemy tym Kanalixem. Tu można wyjechać, nie? Więc byłoby idealnie, no myślę, że znacznie skróciłbym sobie drogę, czy nie? No na pewno ominąłbym wszystkie radary i policjantów, którzy czekają czasami na skrzyżowaniu. To trochę tak jest, jakby gdzieś tam policjant był i czekał na ciebie na skrzyżowaniu i patrzył, czy ty przejechałeś na czerwonym świetle albo na stopie. Raz dostałem naprawdę potężny mandat za to, że przejechałem na stopie, więc to jest trochę dłuższa droga teraz tym kanałem.
tak wygląda, nie? Bo tam bardziej tak prosto się jechało. Ale za to możemy sobie jechać pełną prędkością aż do zjazdu na tą drogę, gdzie już nie będzie chyba... A nie, tam jeszcze jeden radar powinien być, tak mi się coś wydaje. Tak czy inaczej, no, wydaje się to być taką lepszą drogą. Więc można sobie takie skróty połapać, nie? No, ale też trzeba tutaj uważać, no bo to nie jest droga przewidziana do tego, żebyś sobie jechał samochodem i możesz na przykład zaliczyć boka albo wylecieć na dach. A, i tutaj zaraz będzie hopka, na której też warto przyhamować. Na szczęście mamy kontrolę stabilności toru jazdy, te ABS-y, to wszystko. Więc teraz tutaj trzeba mocno wyhamować, bo już nie raz się tu rozwaliłem. Fajnie by było sobie tam skoczyć, nie? Jest wyzwanie nawet od tego, żeby sobie tutaj przejechać właśnie w tym miejscu, a nie wpaść do wody. I wiesz, zawsze się wpada do wody, nie? No bo to jest satysfakcjonujące. Oni nawet w tej wersji dodali rozpryski wody, jak sobie jedziemy po wodzie, czy do niej wpadamy i te dźwięki z tym związane. Fajnie by było się na czołówce z kimś tam pozderzać i w ogóle, ale ten ruch uliczny zachowuje się w bardzo wredny sposób, jak widzieliście przed chwilą na przykład. Lub w ogóle na ciebie nie zwracają uwagi i po prostu zajeżdżają ci drogę, wyjeżdżają gdzieś z skrzyżowań prosto pod twoje koła czy coś. Zachowują się trochę jak ruch uliczny w Grand Theft Auto 5. O, widzisz teraz? Kurde, idealny przykład, no idealny przykład. Patrz, jeszcze zderzenie, what the hell? Co oni robią? Tutaj trochę GPS też jeszcze wariuje, prowadzi gdzieś tam dookoła. Może ja pojechałem pod prąd, nie wiem. Ale się... idealnie akurat teraz, nie? Zajechał. No macie przykład, tak się zdarza. 2,5 klocka dostałem za to. Mało właśnie experience, nie? Tu też możemy sobie zabierać całkiem fajne ładunki i musimy je dostarczyć w drugą stronę, ale stąd jeszcze można zabierać przyczepy. I tutaj jest tak, byśmy mogli wziąć tylko to, tutaj już mamy naczepę. No niestety moja ciężarówka sobie z tym nie poradzi. I dodałem sobie podczas cofania pikacz. Można sobie takie rzeczy zainstalować. Ciekawe, czy zużywają się opony, jak myślicie? A, czekaj, i dodałem sobie jeszcze antenkę. No właśnie. O, teraz. Cyk. Podłączone. I możemy jechać. Ty, bo ja mam teraz 2100 kg na plecach. O kurde, ciekawe jak się z tym będzie jechać. Zobacz jak siadł pick-up z tyłu. Kurde ty! Ja nie wiem, dam radę z tym pojechać? Chyba spalanie skoczy w kosmos z takim czymś. Uja, pierwszy raz coś tak ciężkiego transportuje. Tutaj rozwalona fura, zobacz. Ja pierniczę. No i tak się tutaj trzeba uważać na ten ruch uliczny, bo można się zajebiście rozwalić. No i teraz to będzie dobry test dla moich hamulców, czy... O, tam mam na przykład... Uuu, teraz jest ciężko! Tak do stówy się rozpędzić. Nawet na takim gładkim zakręcie gdzieś mnie tam wywala, więc tutaj... kontrola stabilności toru jazdy bardzo pracuje, bardzo się też przydaje. I hamujemy. O, z takiej małej prędkości droga hamowania jest potężna. Ty mi podnosi przód w tym aucie mocno. Czekaj, jak to wygląda? O ja. Ej, trochę przesada, nie? No trochę przesada, moim zdaniem. To jest moim zdaniem limit już dla tego samochodu. Jestem mocno załadowany. O ja. No to już jest przesada, to jest limit. 2100 kg. Tutaj ten zbiornik paliwa powinien mi się szybko opróżnić. Wiesz, 2100 to jest tylko przyczepa, jeszcze mam na pace, ile tam było, nawet nie wiem. Ale też na pewno więcej jak 400 kg. Kurde, ale buja tym! O kurde, jak śmiesznie! Strasznie, kuźwa.
patrz, ten co, na środku jedzie, skręca, nie wiadomo o co mu chodzi. Super ciężko się z tym jedzie. Aha, ja w ogóle zjechałem się, nieważne. Super ciężko się z tym jedzie teraz. Czuć ten taki opór, uziwa. Najpierw bym się chciał z... Wow! Okej, okay. Najpierw bym się chciał zrzucić z tą przyczepą, a potem z resztą. Uszkodziłem coś tam? A, i chciałem wam powiedzieć, to nie jest SnowRunner ani Euro Truck Simulator. Przyczepę też możesz rozwalić. Też może się uszkodzić i będziesz miał lipę. Więc to też warto mieć na uwadze. Chciałbym, żeby mój samochód pokazywał mi spalanie. Teraz wrzuciłem sobie fajną mapkę. Rozłożenie masy na tył chyba, tak? To jest front left, front right i left right, left i left right. Zobaczcie, na tył 1200 kg, jak dodajemy gazu powinno być więcej, 1400 kg. Ja pierliczę, to jest rozkład masy tutaj. Wygląda to naprawdę nieźle. Dodałem sobie też apkę, gdzie możemy sobie ustawić tempomat. Na przykład mogę ustawić na 38 km i możemy sobie zwiększać tutaj, nie? Można sobie też do tego przypisać klawisze, ale ja tylko mam włączanie i wyłączanie tempomatu i działa to ogólnie dobrze. Tu akurat chyba będziemy mieli dwa ładunki. I zobaczcie, 1300 kg z tyłu dostarczamy. I 1000 w sumie tyle samo. Co te ładunki, coś się robią czy nie robią? Tak to rozłożenie masy się niewiele zmieniło, nie? Może te ładunki nie były aż tak istotne jak ta przyczepa, którą ciągniemy za sobą. Jeśli chodzi o obciążenie. Ej, co tam się dzieje w tym, na tym tyle? Fajne to jest, że można sobie to wszystko tutaj pokazać, aczkolwiek jakby było za dużo tych aplikacji dodanych, to trochę chyba będzie przeszkadzać, nie? Oj, tak. Najcięższy ładunek, jaki robiłem do tej pory. 2100 kilo. Kurde, człowieku. Uła. Ale mi wyrywa tą kierownicę teraz. To mała sterowność jest, trzeba przyznać. Bo przednie koła praktycznie w powietrzu. Tak się wydaje przynajmniej, nie? Ale rozkład masy mówi co innego. Cyk. Cyk powoli, żeby fury nie rozwalić. Zastanawiam się teraz, czy nie dać tutaj jakiegoś lepszego zawieszenia. Poczekaj, tu w dwa miejsca mam dostarczyć, nie? Ło, ciężko. Chyba jakaś oscylacja się pojawia nawet. No jest przy tej prędkości. Oh shit. Dobra, zostawiam tu. Co my tu mamy? To chyba jeszcze nie jest ta przyczepa. Nie, to jeszcze nie przyczepa. A nie, przyczepa, żartowałem, to jednak przyczepa, okej. I waga. No rozłożenie masy znacznie się poprawiło. A, ja wiem dlaczego wtedy takiej różnicy nie było, bo chyba jakiś lżejszy ładunek zostawiłem, jeszcze jeden muszę dostarczyć. No i kolejny dzień transportu zaliczony. Czy cyk, zostawiamy sobie 800, no prawie 900 dolków. Weszło, ładnie i łącznie hajsu mam, zobaczmy, czekaj, bo tu muszę odjechać. 66 tysięcy. O kurde, tutaj jeszcze mamy progres, jak wejdziemy sobie w progres, to mamy tak, robotnik, co to właściwie jest? To są chyba wszystkie te miejsca, z których możemy zabierać ładunki, jeszcze nie jest dobrze przetłumaczone. A, i tutaj mamy pokazane, ile ja już dostarczyłem do danego miejsca w kasie, znaczy pokazane w kasie, ile dostarczyłem. I najwięcej kasy tu chyba, nie? Tutaj, patrz, do rafinerii 6 tysięcy. Tu 5000, no to chyba do tej rafinerii opłaca się dostarczać właśnie z tego miejsca, w którym jestem teraz. Tutaj jeszcze mamy specjalizacja i to są wszystkie wyzwania, które możemy robić. Tutaj jeszcze widzę, że areszt domowy jest i niebezpieczne prędkości mam do ukończenia. Tu mamy jeszcze awanturnik. Z tego chyba prawie nic nie robiłem. A nie, coś tam jest zrobione. To są ogólnie wszystkie wyzwania, które są obecnie dostępne. Tutaj mamy sporty motorowe.
No i tutaj jeszcze jest parę zablokowanych rzeczy. Fajnie, że to zostało tak w jednym miejscu posegregowane, dzięki czemu wiem, co jeszcze mam do zrobienia. Bardzo spoko. W następnym odcinku zajmiemy się właśnie tymi wyzwaniami, porobimy je sobie. A tymczasem dzięki wam, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Cześć.